Siemaneczko Morty, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was taki odcinek, stepanie się do ludzi. Naprawdę w odcinku jest kilka fajnych akcji. Dużo deadów moich, znaczy chyba trzy. Tak, trzy deady, raczej na pewno. No i co, dzisiaj dla was mam także fajne giveawaye. Pierwszym giveawayem jest giveaway Premki. Ale co zrobić, no to żeby ją wygrać, to musicie dobić po pierwsze 700 łapek, 700 łapek pod tym odcineczkiem. Zostawić komentarz ze swoim... komentarz ze swoim e-mailem. Osoba, która wygra tą premkę, jeśli dobijecie te 700 łapek, pokaże w następnym odcinku i się z nią po prostu skontaktuje i pokaże, jak to zmigrować i tak dalej na swoje konto. Więc pamiętajcie, żeby stawić tą łapeczkę w górę oraz komentarz ze swoim e-mailem i napisać jakiś fajny wierszyk. O, jakiś fajny wiersz. Ta osoba, która napisze najfajniejszy wiersz, najfajniejsze jest takie słowo, po prostu jakiś fajny wiersz, to wygra tą premkę, więc musicie być po prostu oryginalni. Kolejną rzeczą jest to, że mam dzisiaj dla was do rozdania stack premium case'ów, czyli podam wam kordy. Pierwsze 32 premium case'y pojawi się na 250 łapek, a drugie 32 premium case'y pojawią się na 500 łapek, więc zostawiajcie łapki, suba jeśli ktoś nie subuje oraz łapki w górę i dzwoneczki. A już wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Elo! A i zapomniałem, osoba, która wygrała VIP-a z poprzedniego odcinka, jej nick jest w komentarzu, znaczy w komentarzu, w opisie. Elo! Dobra, gość tutaj pisze, kto nie Steve TPA? No ja jestem Steve'em niestety, nie? Może zobaczyć, zaraz wam pokażę. Ale tepniemy się do gościa, nie? Jest taki Steve z polaryneczką. Ale za czym się nas gościu kurczu tepnie? Czy podobnie jak większość mnie nie tepnie, bo... nie wiem, się boją mnie tepać czy co? O! Tepną mi oblarek, no to szczosie jak mnie tepną. Teraz pytanie, pyk pyk, gdzie mam mnie tepną? W nogi. O kurcze, no to... To chyba w porządku, co nie? Że mnie kurde tepną w nogi, a najgorsze jest to, że mam przy sobie aż... Aha, zabrało mi koks tak w ogóle, no to nieźle. Okej, dobra, bo mi tu już biją w dwóch, halo. Dobra, rzucam sobie rzucaka na jolo. Kogo by tu bić? Dobra, biję tego, fokusuję jednego. Może poliżę? Aj, gdyby polizał, to by było spoko. Aha, i padł mi set od razu, co się stało? Dlaczego mi padł od razu set? Co? Ej! Bez kitu, przecież ja dosłownie przed klepą zmieniałem seta. Dosłownie przed klepą zmieniałem seta, naprawdę. No, dosłownie przed klepą. No, to nieźle, dobra, no. Aha. I, no, dobra, nie wiem, co się od Janie pawliło. No, ale widzimy się już przy następnej akcji. Dobra, jakiś gość tutaj tepa Cox Premi, coś takiego, z gildii Faza, więc... zacznijmy się tutaj gościu tepnie. Mam nadzieję, że tak, oczywiście. Halo, halo, gościu tepasz nie czy nie? Halo, ma sponsora, kolorowy nick, no, czego ci brakuje? Halo, kolego. Tepalnie, jesteś koksem, halo, o, dobra, szlot tepnął mnie gościu. Gitara. Teraz pytanie, gdzie on jest? A, w nogi, standardowo, ta. Ta, standardowo, nie, ja pierdzielę, to jest tak... Ach. Ja pierdzielę, ten co w ogóle jeszcze ulepszył z wody, co zrobił te nogi, ale... Gościu, nie mam mocnych na Mariolę, jak to mówią. Jest taką Mariolą. Więc co, lecimy z tobą. Ta, to nie za Mariola, bez kitu. To ja powiedziałem, ale dobra, lecę z gościem. Chyba się nie spodziewał tego, że... Rzucak rozwali wodę. I w sumie bardzo dobrze, że rozwala ten rzucak wodę, bo... Takich ludzi, co zabijają w tych nogach, to no nie wiem. Powinno się likwidować tego dragona, bo naprawdę, kurde. Albo przynajmniej mutować na trzeci, albo nie, w sumie mutować to nie, bo... Co potem będzie? Nie ma sojuszu, gościu, w nogach mnie chciałeś zabić, co ty chory jesteś? Gdzie teraz sojusz? Tak mnie w nogach chciał zabić, a teraz sojusz pokazuje, no ty... Normalny jesteś, kolego? Pijany jakiś, dobra, może poliżę, a myślałem, że poliżę, gościu. Ty, no bez kitu, pijany jakiś typeczek. Tak mnie w nogach chciał zabić, a teraz sojusz. Gdzie jeszcze Peru będzie chciał rzucać, nie? Co za patrzcie za... Nie mam kilofa. Ja pierdzielę, nie, no bez kitu, co za... Co za ciota walona. O, spadł, siemanko. Siemanko, kolego, co tam? Co tam? Co tam? Jak tam? Jak tam w ten czwartek? Pączki były smaczne? O, chyba cię dogoniłem, kolego, co tam? Co tam? Siema, kumpel, siemanko. O, chyba hełm ci padł. Chyba co zginiesz, co nie? Nie no. Nie dość, że tepa w nogi, jeszcze jakieś zrobione z wody i w ogóle. To jeszcze ucieka gościu bez szalenia. Jeszcze gilię mu podbija, no i elegancko. Gilię jeszcze mu podbita. Ile mu jeszcze zostało tych koksów, kurczę? Chyba jeden mu został, on w sumie nawet nie bije, nie wiem co on robi. Gościu, klep się, nie. Halo, kolego. Ale dostaję w party klesę tym makro, ja pierdzielę. Wiecie, co, ja sobie zjem w sumie mięsko, hitnę sobie z tego mięska.
Czy on łączy set, czy co on robi, bo nie kumam go. Dobra, zjadę ostatniego koksa, żeby po prostu będziemy go tak bili w spokoju i ciszy. Aha, on łączy senty. Senty, ta, sety łączy. No i padł jeszcze gościu. Więc, no, nie wiem, nie opłaca się chyba robić tych nóg. Więc widzimy się po prostu przy następnej akcji. I pozdrawiam tutaj tych typków, co napisali gzy, kto to napisał. Wumeczek? Wumeczek, nupro.pl, Kelyska, Pawcio Gamer, Tercety. No, pozdrawiam ich w sumie i będzie git. Więc widzimy się jeszcze w następnej akcji. Elo! Pozdrawiam gracza Kamil X Mistrzu, który dał mi przed chwilą tutaj 4 rzucaki oraz jednego bacona. Dzięki wielki, Kamil. No i widzimy się jeszcze w następnym jakimś killu. O, akurat piszę, pozdrowić na odcinku. Jasne. No, więc widzimy się jeszcze w następnej akcji. Dobra, tutaj typek o niku widoczny pisze: zapraszam na klepę 500 na 180 siłka 2, można tepa. Ma youtubera plus, więc mam nadzieję, kurde, że widoczny tutaj nie oszukuje i nie tepa w jakieś nogi. To jest też taka ciekawa opcja, czy te osoby z tą rangą youtuber też tepają w nogi, czy jednak może tak uczciwie się bardziej zachowują. Co on robi? Halo gościu, siema. O co chodzi, ja pierdzielę. Ty gościu chyba się zdziwił, że ja tu przeszedłem. O co chodzi? On się to naprawdę zdziwił, że ja tu przeszedłem. Aha, no nie mam tego. Aha, chce mi nogi zrobić, dobra, i ucieka dalej, no to nieźle. To fajny tej gościu, nie? Youtuber plus. Aha, jeszcze się zbugowałem. Okej, okay, spoczko. Okej, okay, gdzie ja jestem? Tutaj jestem gdzieś nad nim. Halo, halo, gościu. Kurde. Który to jest poziom? To jest 8 poziom. O, jest tutaj, siema gościu. O kurde, kumpelito. A, myślałem, że poliżę, ale dobra, już nie polizałem. Nie, nie ma gościu stręcza, nie ma stręcza. Co za lamus, no i się dobierze, no to mam dupę już. No patrzcie, co to typek. Nie dość, że się dobrał, to jeszcze ucieka przez te wszystkie stoniarki. Ty, co on robi, bo nie ogarniam, na pewno tutaj zginę. Znaczy na pewno nie, ale tak na 80%. Aha, no sobie może zmienię seta, nad tym będę miał nad nim przewagę. Ja pierdzielę, nie, no poważnie. No to jest piąty top, co nie? Patrzcie, typ piąta topka, a kurde, zachowuje się gorzej niż jeden Steve'ek. Jeszcze z łuku strzela, ja pierdzielę, co bagno. Co ten typek robi? Patrz, w ogóle jaki tu kuboid jest zrobiony, ja pierdzielę. Ej, bez kit, co on odwala? Patrzcie, zje koksa i teraz się we mnie wbije, ta? No, patrzcie, wiedziałem. Zjadł koksa, się we mnie wbije, no. Co on robi w ogóle, ten typek? Ja pierdzielę. Co to jest za typek w ogóle, no? Piąta topka zachowuje się jak jakieś największe gówno, nie? Jakie w ogóle powstało. Ej, nie, no patrzcie, no to jest przesada, co on odpierdziela? Ej, to jest dramat. Takich ludzi to powinni banować za debilizm. Nie, ale poważnie, takich nie, no. To powinni banać po prostu za idiotyzm, debilizm i w ogóle za to, że to coś istnieje. No ja pierdzielę, patrzcie, co to odpierdziela. Ej, co ten typek odpierdziela? No przez... To jest po prostu debilizm w skali, kurde, nie wiem. Czysta. No co za kur... Po prostu się chciał tutaj powiedzieć kur... No patrzcie, co za typek odpierdala. No przecież tu się nic innego nie da powiedzieć, nie? To przecież jest idiota nad idiotami, no co on odpierdziela? Co ty, typie, odpierdzielasz? Ej, co on robi? To jest tytuł odcinka, największy idiota na dragonie, no. Bez kitu, no o co chodzi? To trzeba być idiotą. To trzeba być największym idiotą, no. I patrzcie, znowu do mnie biegnie. Zjadł koksa i co, on myśli zaraz, że ja nie będę zjadł koksa? No i zginąłem tutaj, i co z tego mam? No przecież typek jest idiotą walonym. Ej, nie, no bez przesady, to przecież i po prostu chciał się tu powiedzieć przeklnąć. Po prostu się chce zacząć przeklinać, no. No przecież to jest największy idiota na dragonie, jakiego widziałem w życiu. M, magiczny. Jakie mają? Napiszę masz do niego na pewno, że jest największy. Magiczny. Jakie mają nick? Widoczny, a widoczny, kurde. Widoczny. Typie, jesteś największym bagnem, idiotą. Nie, jesteś największym bagnem i idiotą na tym serwie. Kurde, chciałem wpisałem zaproś. Ej, nie, no bez przesady, ludzie, no kurde. Przecież to jest idiota, idiotyzm po prostu, nie? Możecie też napisać w komentarzu, co sądzicie o takich osobach, bo przecież, nie, no. To jest po prostu dramat, bym powiedział. Więc ja się z wami widzę. Dobra, tutaj Garbient pisze: kto klepa?
Ezy TPA. No zobaczymy, czy tutaj Gabriel Tepa w nogi, czy co. Ale nie można się tknąć, patrzcie to. A Garbien, kurde, jak Garbien. Źle jego nick, kurde, przyszedłem. Zobaczymy, czy mnie gość tutaj tepnie. Od razu sobie zjem koksika na start, halolo. Kolego, kup, tepaj, tepaj. No, tepaj, gościu, jestem Ezem, no. Kurde, o, zaakceptował mnie, to sztos. I EC szybko, koksy. Aha, w nogi, ta. To w porządku, tak? Jeśli w nogi od razu, to ja sobie w takim razie od razu użyję rzucaka. Siłka. I lecimy, nie? Jeszcze jeden rzucak, efekty, speed. O, siemano, kolego, siemano. Witam cię bardzo serdecznie, mordeczko. To tam, jak tam? Fajnie leci piątek, wieczorny. Piątek wieczór, 19:26, mordko, jak tam? Jak tam, na Blazing Packu grasz, kurde, ej, gościu. Ej, bo to się naprawdę ciężko bije, jak mi ktoś jeszcze tam w nogach bije. Kurde, dobra, bo mi padł koks. Ja bym w ogóle wbił do tych tutaj, o. A, nie mogę tutaj wbić. To w takim razie, jak nie mogę, to rzucaka tu się rozwali, tak o. Będę się bił ze wszystkimi naraz. A, gdyby ten gość tutaj ode mnie polizał, to by było... O nie, żebym tutaj nie wpadł tylko, bo będzie lipa. Zmarnowałem trzy rzucaki, kurczę. Okej, okay, dobra, z tym mam spokój póki co. Jakby tak uciekł stąd, w sumie? Stąd może będzie dobra ucieczka. Jakby nie patrząc. Jakby nie patrzeć, kurde, sorry, się źle mówi. Źle powiedziałem. A, no jeszcze się zbugowałem w takim razie, bo to w porządku. W porządku, skoro źle się zbugowałem. Aha. Okej, okay, się odbugujemy stąd szybko, kurde, żeby mnie ten gość tutaj nie wknokał. Dobra, w sumie mam jakąś szansę, żeby zabić tego typka, kurczę, tutaj. I mam nadzieję, że on nie ucieknie ode mnie. Dobra, od razu zmienię seta na szybkości. Pyk. Dobra, jedziemy. O, rzucił się ktoś tam stręża u nich. Więc trochę lipa. O, banią pada, no to sztos. Dobra, gościu. A, założył. Kurde, dlaczego mu nie pada bania akurat teraz, kiedy jadł koksa? To jest po prostu... unlucky. O, chyba kolega już będzie chciał uciekać stąd. Czy co? Ta. Chce uciekać, patrzcie za... Co za gościu? Czemu on chce uciekać? Ej, gościu. Jeszcze 3 na 1, jeszcze mnie w nogach macie. Ty, spodnie mu padły. On nie ogarnie za chwilę. Zabiję go. Nice. Zabiłem tego typa, co, wjeżdżamy tutaj? Ta, a jak? Siema. Siemandero. 3-2-0. Kurde, gdyby ten polizał? Może ten poliże. Nie, chociaż oni w sumie pewnie wszyscy koksy pojedli. Ty, ten wodą tu ucieka, gościu, gdzie ty, kolego? Perły wycykał. Co on robi, co za chłop, co oni robią? Patrzcie to, zbugował się tam, ty. Kumpelito. Mordziaty, co tam? Dawaj tu, gościu, siema. Siemandero, gościu, siema, no. Ty, bo poli za chwilę. Siemandero, gościu, ty. Będzie lizu robione, ta, czy co? Ta, koksa zjadł, gościu. Tak o, to jest seta zmieni na szybkości. I zaraz będzie stąd uciekane. Ja zaraz stąd uciekam. O, bania. Polizał. Ekstra. Dobra, ale są już 2 kille. Zaraz stąd zamywam tego. Zadzieram kiecy i lecę stąd za chwilę. Czy ten typek ma stręża? Ma stręża ten typek, no to niedobrze. Ale dobra, są już 2 kille, kurde. Więc jest elegancko. Chyba stąd czas uciekać, co nie, mordki? Co sądzicie o tym? Uciekamy stąd? Chyba uciekamy, nie? Dobra. Pyk. Teraz. Pyk. Coś nie pykło. Ale dobra, zbugowałem się w klocku. Jestem zbugowany w klocku. Ty, może ucieknę jakoś. Ale będą miały, jak stąd ucieknę. 10 sekund. 2 kile i ucieczka. Czy to będzie ten moment? 3 sekundy. Spawn. Szybko. Spawn, lecę. Nie. Nie chcę mi tepnąć, szybko. Muszę wytrwać 5 sekund. Nie. Kurde. Nie. EC. Gdzie jestem? Ja pierdzielę, gdzie? Co tu się odpierdziela? Jest, wyknokał mnie. Dobra, zmykam stąd, ale jajca. Ej, bo tu nie ma wyjścia, a tu jest trench. Dobra, to wiecie co, ja stąd się postaram jakoś uciec. Aha, jeszcze speed mi nie działa, dobra, to nieźle. No nie, do nóżek padłem.
No nie! Co? Poważnie? Ale się wrąbałem! Dobra, wiecie co? Nie ma sensu się z nimi bić. Chyba, że to jest rzucaka rzucę. A, tego nie pomyślałem. Tu jest wyjście! Jedna perła! Jedna perełka. Czemu mi tu nie rozwalił? Czemu ja nie mam jednego rzucaka? Rzucak jeden do szczęścia. O, i padło mi wszystko. No i zadałem. Kurde. Ale no i tak, ta gilia to zwalone Steve'y. Dwóch na jednego padli. A dostałem 70 raku, ale no, powiem tak, 6 minut dodatkowego do odcinka, kurde. Naprawdę, chyba klepa by szła niezła z tymi typami, tym bardziej, że tepłem się do nich do nóg, uciekłem z tego, no a potem znowu wpadłem w nogi i prawie znowu z nich uciekłem, w ogóle by były jaja. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mordy. Tak, koniec. Prosimy was, żebyście napisali w komentarzu hashtag nogi. Ten odcinek może nie jest zbyt fajny, ale myślę, że ta akcja i tak była spoko, bo zabiłem dwóch typa, no i zginąłem. W sumie macie chyba 3 dedy łącznie w tym odcinku i 2 kile. Więc zostawcie tej łapkę w górę, mam nadzieję, że dobijecie tutaj z 500. Napiszcie w komentarzu hashtag, hashtag nogi, o, hashtag nogi, bo mi tutaj dzisiaj zrobił w tym odcinku 3 razy nogi. A co, ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, mordy. Elo!